wrzesień, powrót do szkoły. Powiedz, jaką ty byłaś uczennicą? Tak jak powiedziałam, zostały mi rogi, słuchajcie, po tym czasie. Natomiast tak serio mówiąc, to miałam opóźniony okres dojrzewania, zbuntowania, w tym sensie, że po prostu zamiast w gimnazjum, to w liceum jakieś miałam takie swoje zbuntowane przemyślenia. Wtedy też najbardziej byłam chyba twórcza i to były moje początki. No i słuchajcie, dzięki temu buntowi stworzyłam kilka numerów, które znalazły się na płytach, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ale na dywaniku pani dyrektor parę razy byłam. Za co? Nie pamiętam, chyba za swoje zdanie. Ty ciągle się uczysz i ciągle się rozwijasz, prawda? No tak, faktycznie teraz chyba koniec września, 26 września bierzemy udział, jest 15 osób z Polski, 15 producentów, w tym ja, chyba będę jedyną kobietą i startują warsztaty, gdzie będę się uczyć realizacji nagrań, zespołów, bo faktycznie odkąd zaczęłam produkować muzykę, to widzę, jak wiele jeszcze przede mną do nauki. I no i co, człowiek cały czas popełnia błędy, więc warto się rozwijać i nie zatrzymywać w miejscu.